ruch to jest coś dużo więcej niż klub, że to jest zjawisko pewnie, to jest fenomen. Sektor gości jest tam, widzisz? Mhm. Bez przyszłości, bez korzeni ten klub nie przetrwałby, nie istniałby. Nie dość, że taka ekipa też na obczyźnie, no to aż serce się raduje. Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. To jadymy, powiedz mi. Zaczynamy swoją podróż. Daleko, długo. Wiesz co, tak, to będzie taka lekka niespodzianka, trochę historii pewnie, trochę przyjemności. Mhm. Tak pomieszane, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Dobra, to nie przedłużając, jadymy. Jadymy. Nie ma czasu. Jadymy. No właśnie, to jest pierwszy przystanek naszej podróży. No. Jesteśmy w miejscowości, gdzie znajduje się grób jednego z piłkarzy, który był mistrzem Polski, i człowiek ten był wielką zagadką, nazywał się Fryderyk Skrzypiec. Była tylko informacja, że nie wrócił do kraju po wojnie. Niektóre źródła podawały opracowania, że w 1945 roku zginął. No i tyle było z takich informacji. Właściwie nic nie było wiadome. No i niedawno dzięki pewnym staraniom udało się odnaleźć informację, że osiadł tutaj w tej miejscowości i zmarł, więc teraz idziemy na ten cmentarz i idziemy go poszukać. Tak wyglądał Fryderyk Skrzypiec. Mamy tutaj zdjęcie przygotowane, żeby przybliżyć. Tutaj stoi razem z całą drużyną. Tutaj stoi w tym miejscu. No i co? No idziemy poszukać, gdzie znajduje się jego grób. Mamy przygotowane pewną kartkę, ale o tym to pewnie na cmentarzu powiemy. Dostaliśmy informację dzięki tutaj chłopakom z fanklubu Deutschland. Oni podzwonili do urzędu i zdobyliśmy dość cenną informację, że Fryderyk Skrzypiec został skremowany, więc no nie będziemy po grobach szukać, tylko tutaj po tych katakumbach, jak to się nazywa. Ściany pamięci. Odnalezione, czyli informacje dobre, tak, sprawdzone źródło. Jest jedna rzecz, którą potwierdzamy. Coś więcej, właściwie niewiele więcej będziecie mogli przeczytać w czwartej części książki Historia Ruchu Chorzów. No, na razie wiemy, że dożył do 2009 roku. Postaramy się za chwilkę coś poszukać, miejsca, gdzie żył. Może ktoś z rodziny żyje, dostarczymy jakiś tutaj kontakt też do rodziny. Kto wie, może się uda coś więcej na temat życia tego człowieka uzyskać, bo na razie mamy jedną wielką białą plamę. Na tej kartce jest informacja, kim jesteśmy, że zajmujemy się historią, że próbujemy przybliżyć wszystkim historię naszego klubu po polsku. Wątpię, czy ktoś tutaj po polsku potrafi, ać może się mylę, oraz po niemiecku. Kontakt jest na skrzynkę naszą Historia Ruchu. Liczymy na to, że ktoś się odezwie. No nic. Idziemy poszukać, gdzie żył i gdzie mieszkał. Może ktoś go pamięta. Tam wiecie co? Sprzedali tam. Aha, dobra. Okay. Danke. Danke. Bitte. Co się okazało? Że oni się wynieśli stąd. Sprzedali dom po śmierci. A gdzie mieszkał dokładnie tutaj? Tam. Chodzimy zobaczyć ten dom? Z informacji, które znaleźliśmy w internecie, Fryderyk Skrzypiec był, można powiedzieć, szefem klubu Gołębi Pocztowych tutaj w tym miasteczku, prowadził ten klub. Na Google jest napisane, że klub jest zamknięty. Tutaj przed chwilką byliśmy, rozmawialiśmy z tamtą panią i powiedziała, że po śmierci Fryderyka i jego żony rodzina sprzedała ten dom i gdzieś się wyprowadziła, nie była w stanie powiedzieć nic więcej. No ale mimo wszystko podjechaliśmy tutaj, kilka tych domów, jest szansa, że jeżeli nawet ktoś
nie mieszka już oczywiście z rodziny, to może mają kontakt z rodziną, dzięki temu poznamy historię, może jakieś pamiątki się zachowały, czemu nie. Tutaj widać piękne okolica, no naprawdę piękne miasto, piękne miasteczko, to jest coś może bardzo popularnego w Niemczech, ale takiego ordungu, takiego zadbania, porządku, to dawno nie widziałem. Das waren so richtig nette Leute. Ja. Gell, wir haben Straßenfest gemacht da. Bitte. Gell, mit ihr und er. Oni zmarli, tam ci sprzedali dom, nie? W skrócie. Tam, no. No oni zmarli tutaj, tam gdzie wyjeżdżamy. Ja, tam gdzie byliśmy. Tak jest. No i problem jest taki, że ta córka w czas już wyjechała. Mhm. Nie wiem, czy zrozumiałeś. Tak, to zrozumiałem. Ona wzięła ślub z chłopem, co jest z Luksemburgi. Ale niestety oni nie wiedzą, jakie nazwisko mają. Mm. I nic. I czy ona tu przyjeżdża na tym grób, jak jest, na przykład teraz będzie rocznica, nie? Ja. Niedługo. To ona nie wie. Ona wątpi, że ktoś przyjedzie, ale i tak, i ja się jeszcze pytałem, czy oni, może im ich to kogoś przypomina, co jeszcze by mógł mieć kontakt, cokolwiek, nie? No. To oni też mówili, że niestety nie, że ona nie, oni nie mieli też tu dobry kontakt z ludźmi na ulicę, bo coś tam niby się prowadzili, albo coś takiego, ja. Mm. Ja mam jeszcze pytanie, czy mógłbyś tutaj, bo stoi obok mnie pan, czy mógłbyś zapytać mu, Fryderyk Skrzypiec, kim był z zawodu, dobra? No mogę się zapytać. Dobra. Anbiton. No już daję telefon. Ja. Fine Optik. Die habe Optik. Optik. Die ja. Habe Fotoapparat. Aha. Okay. Fotoapparat und auch Ferngläser. Ferngläser. Ja. Dobrze, jesteśmy po rozmowach z tak, lokalnymi tutaj mieszkańcami. Tak, sąsiadami z ulicy, starsi państwo, bardzo mili. Czego się dowiedzieliśmy, że pracował w firmie optycznej, która zajmowała się robieniem obiektywów lornetek. Ci państwo mili powiedzieli, że nie wiedzą dokładnie, czym się zajmował, ale myślą, że był takim pracownikiem pracującym na maszynach bardzo dokładnych, takich precyzyjnych, w takim dosłownym tłumaczeniu. W tym domie mieszka już inna rodzina. Fryderyk Skrzypiec miał córkę, która wyprowadziła się do Luksemburga. Niestety nie wiedzą, jak się nazywa obecnie. Zmieniła nazwisko, też nie byli w stanie też powiedzieć nam imienia. Jaka jest szansa? No, mamy tutaj przygotowany list po polsku, po niemiecku. Mamy też zdjęcia z Fryderykiem Skrzypcem, żeby to jakoś uwiarygodnić. Mamy zamiar teraz wrzucić to do tej skrzynki pocztowej. Z innych sąsiadów tutaj nikogo nie ma więcej. No, jest piątek rano, trudno oczekiwać, żeby ktoś był. Jest szansa, że napiszą nam i powiedzą, że no, sprzedali dom. I raczej kupili dom i może poznamy adres tej córki, może mają kontakt, no siłą rzeczy, jak ktoś kupuje, sprzedaje, być może jakieś namiary zostały. To jest nasza jedyna szansa. I tak dowiedzieliśmy się dużo, nie spodziewaliśmy się tego, jeżeli szansa, że córka się odezwie, jakieś pamiątki, zdjęcia po ojcu, chociaż nawet krótką historię nam przybliży. W końcu mowa jest tu o jednym z mistrzów polskich, czyli piłkarzu, który no, przyłożył się do jednej z tych 14 gwiazdek w 1938 roku. No nic, podchodzę teraz i wrzucamy to do skrzynki. W październiku 2023 roku odezwała się do nas córka od Fryderyka Skrzypca. Nie będziemy ukrywać, że było to dla nas ogromne i pozytywne zaskoczenie. Dzięki korespondencji napisała, że jej ojciec w 1939 roku został zmobilizowany do wojska. Nie określiła jakiego. Następnie na pewno wiemy, że trafił do Wehrmachtu i stacjonował na Krymie w Kerczu. Tam trafił do niewoli i ranny w rękę. I tej niewoli w Związku Radzieckim był do 1950 roku, gdzie kopał kanał Wołgadon. Wyszedł z tej niewoli, wrócił do Niemiec. Wyjechał do Niemiec, tak trzeba byłoby powiedzieć. Nigdy na Śląsk nie wrócił, do Polski też nie przyjechał. Córka nie miała nawet świadomości tego, że jej ojciec
przed wojną był mistrzem Polski w piłce nożnej. Przysłała nam zdjęcia, przysłała nam trochę informacji na ten temat. Wiemy tylko, że tak jak z niewoli w Związku Radzieckiego wyszedł, miał coś na sobie, tak naprawdę w swoim mundurze, a właściwie szczępach wrócił do Niemiec. W związku z tym to, na co najbardziej czekaliśmy, czyli jakieś zdjęcia z czasów jego grania w Ruchu Chorzów, no niestety nie udało się, ale mimo wszystko cieszymy się, bo to jest kolejna biała karta z dziejów historii Ruchu, którą udało się rozwiązać i oby więcej takich. Że tutaj te kibice i ultrasi pamiętają o swoich. Niesamowite. Witam serdecznie. Mamy... O, dzień dobry. Sobota 9 września, czyli ta ważna data, bo dzisiaj się odbywa ten tref. Słynny to wasze tradycyjne już. No oczekiwany już długo. Bardzo długo. Ale my jadymy też w wyjątkowe miejsce. Zaczynamy ten dzień fajnie. Z mojej perspektywy przynajmniej. Proszę powiedzieć, co tutaj nas czeka. No jo, teraz tak plan jest jechać na grób Eciego Wilnowskiego i później jest zaplanowane odwiedzić drużyna VfB Stuttgart. Przypomnieć im o naszych 4 zwycięstwach. Które no, statystycznie jesteśmy 4 razy lepsi od Stuttgartu i zobaczyć, czy oni w ogóle jeszcze pamiętają o tym. No ale z Ruchem można przegrać. Ale słyszałem właśnie, że udało się tutaj skontaktować. Właśnie z Damianie, że coś więcej o tym spotkaniu stało w Stuttgart dzisiaj, co tam nas czeka. Tak jest, będziemy się na pewno widzieć z dyrektorem, chyba tak to można powiedzieć, archiwum Muzeum VfB Stuttgart. Człowiek, który wie o tym, że Stuttgart 4 razy dostał wtytę z Ruchem, ba, nawet mają na to dokumenty i już nam wcześniej przysłali do wykorzystania. Chcemy ich odwiedzić, podziękować za to, dać jakiś tak mały gyszynk. Kto wie, może mają coś więcej ciekawego do zobaczenia. Trzeba powiedzieć sobie jasno, przed wojną z VfB Stuttgart mieliśmy jako Ruch najlepsze w sumie kontakty, a to nie były pionki, tylko to byli mistrzowie, wicemistrzowie Niemiec, nie? Więc to jest najlepsza drużyna, jedna z najlepszych, to top taki, no i nigdy się, mimo że bardzo chcieli na rewanż, to zawsze, czy oni do nas, czy my do nich, zawsze dostawali wtytę, więc tyle, no. Niech wiedzą o tym, gdzie ich miejsce. Tak. Dobrze, no to ruszamy. Ruszamy. No i co, jakie emocje przed pierwszą w naszym życiu, tutaj oboje, wizytą na grobie? No niesamowite uczucie, no jeden z najlepszych, największych piłkarzy Ruchu, nie ma co ukrywać. Tutaj wielki szacunek dla chłopaków za to, że ten grób ocalał. Zresztą podejdziemy zobaczyć, że jest tam grób Wilimowskiego, a wokół pustynia. No tak jakoś Niemcy mają, że trochę o swoje zabytki, o swoich ludzi. No, pamięć jest i historia na dalszy plan u nich schodzi. No ale nie nam oceniać. Tutaj widzisz, widać te groby, które z pierwszej wojny światowej o takie rzeczy dbają. Zobacz, te cmentarze trochę się różnią od naszych w Polsce. Ale klimatycznie jest. Jest klimatycznie, jest ładnie. Jest ładnie, piękna pogoda. Witam prezesie. Po raz pierwszy w tym filmie prezes doleciał tutaj do Niemiec. No są my tutaj przed... No prezes też pierwszy raz tutaj? Oczywiście. No przed... Erste Mal. No przed odwiedzeniem grobu naszej legendy. No i też takie wyniosły moment, prawda? No na pewno, wiesz,
być na grobie takiej osobistości, kurczę, tam, polskiego futbolu i też niemieckiego, jakby nie było. Na pewno to jest duże przeżycie. Trochę żeśmy tutaj krążyli, ale znaleźliśmy się właśnie w tym miejscu i teraz idziemy właśnie zaświecić znicz w takim miejscu, które rzadko kto odwiedza, a dwa, że jest powód do tego, żeby odwiedzać takie miejsca, bo szacun dla FC Deutschland, tak samo dla innych fanklubów, które mają te właśnie miejsca, w których nasze legendy leżą, ale musimy to pielęgnować i mówię, dopóki będziemy pamiętać też o naszych przodkach, tak samo będzie istniała nasza przyszłość. Człowieku w tylu w książkach, a po raz pierwszy masz okazję pojechać na jego grób, nie? I, no, wielkie wydarzenie, wielki człowiek. Wielkie podziękowania tutaj dla chłopaków z Funkum Deutschland za to wszystko, że nie pozwolili, żeby ten grób został zlikwidowany. Jak widzisz, tutaj pusta łąka jest, cała ta łąka miasta jest zlikwidowana i tu chłopaki powalczyli o to, żeby to zostało i wielki szacunek, bo to jest... Bo to jest największa z naszych piłkarzy. Mów. Właśnie, jak może ta historia tutaj tego odnalezienia tego grobu i w ogóle zadbania o niego, bo to też... Historia odnalezienia tego grobu to jest 2006 rok i to nie jest tak, że myśmy tutaj jako fanklub Deutschland to głównie działali, bo to chłopcy też na Śląsku z ruchu chłopcy działali, pomagali, odnaleźli pewne kontakty, zaczęły się tam łączenia z kontaktami, z córką, z żoną piłkarza Wilimowskiego. No i w ten sposób żeśmy zdobyli adres. Później zdobyliśmy, gdzie leży dokładnie. Chodziło o to, że w Karlsruhe, że jest na głównym cmentarzu pochowany Karlsruhe. Później żeśmy zdobyli, w jakim miejscu dokładnie jest, bo tutaj ten cmentarz jest ogromny. Pierwszy raz, jak żeśmy tu przyjechali, dwójkę, to był szok. Bo mieliśmy napisane, która alejka, jaki numer grobu, mniej więcej jakie miejsce, ale jak weszłeś na ten cmentarz, zresztą sam widziałeś dzisiaj, jak to jest, ile trzeba było czasu iść, żeby tutaj dojść do tego grobu. No te szukanie tego grobu odbywało się tam kilka dobrych godzin, nie, żeby to znaleźć. Udało się, naszym takim głównym znakiem to było jedne drzewo, bo tutaj rosło, teraz nie ma, bo tutaj to wyczyścili trochę, ale było takie potężne drzewo jedno. Jak się przyjeżdżał drugi raz, też byś się zgubił. Też byś nie, wiesz, nie dałbyś szans, nie dałbyś rady znaleźć, musiałbyś znowu chodzić z dokumentem i szukać jaka alejka, jaki numer grobu i tym podobne. Tu, jaki był tu znak rozpoznawczy? To była tabliczka, wszystko szło przeczytać? Numery, wszystko było, tak. Ten grób był trochę zaniedbany tylko z tego względu, że żona Wilimowskiego, z którą miałem przyjemność rozmawiać jeszcze wtedy, mieszka tutaj parę ulic dalej. I właśnie od niej też były informacje, co i jak z grobem. Troszkę był zaniedbany z tego względu, że ona już była wiekowa pani. I nie miała już siły tutaj po prostu przychodzić. No i tak żeśmy się tym zajęli. Fakt, że na początku w fanklubie było mniej osób i nikt nie był tutaj z okolic takich, żeby mógł co chwilę na przykład doglądać, to co jakiś czas żeśmy przyjeżdżali. Kwestia później była taka, myśmy jako reprezentowali ruch na... Było spotkanie Ślązaków w Rheinbergu, to jest obok Duisburga. I tam poznaliśmy takich starszych panów, oni już byli wiekowi, ale oni właśnie też byli za ruchem, byli ze Śląska i oni o nas gdzieś tam przeczytali w gazetach, słyszeli coś, że tym grobem się zajmujemy. Właśnie oni powiedzieli, że mogą pomóc w tym, żeby to, z tą pielęgnacją było dobrze. No i tak było. Do momentu chyba też, aż się nie rozchorowali, bo tam kontakt z tym jednym miałem, nie było kiedyś tak mediów jeszcze jak teraz, społecznościowych. Mailowo żeśmy wymieniali kontakt, albo czasami telefonicznie. To oni złożyli propozycję, że zrobią grób, tak jak tutaj to widzisz, że będzie obramowanie tak jak boisko. I tak zrobili. Linia bramkowa była, linia środkowa, znowu linia bramkowa. Wszystko było zrobione, tak były posadzone kwiatki i na środku stała piłka. Nie? I tak to doglądali. No później troszeczkę kontakt się stracił, ale to tak mówię, to byli też wiekowi panowie, pewnie już nie żyją, bo kontaktu z tym panem nie mam. No i w pewnym momencie mówię, no dobra, no tutaj jeżdżenie, to trzeba wziąć i ogarnąć to jakoś, żeby ten grób na bieżąco był pielęgnowany, bo już nie miał się tym kto zajmować. No to podjęliśmy decyzję, że
zapłacimy za ogrodnika rocznie, żeby to pielęgnowane było. No ale znalazł się kolega jeden z Karlsruhe, no i on powiedział, no ale to ja teraz w Karlsruhe jestem, do was dołączyłem, ja się tym mogę zająć. No i tak właśnie Heniek się tym grobem zajmuje, bo mieszka tu kilkaset metrów od cmentarza i o to wszystko dba, dlatego z tego ogrodnika żeśmy zrezygnowali. No i wygląda to tak, jak wygląda. Jedna kwestia, co jeszcze dobrze było, to, żeśmy się dowiedzieli, że ten grób może być zlikwidowany. No właśnie, I tak naprawdę zabrakło roku. Jakby w tym roku, co żeśmy się tym zainteresowali, jak to wygląda, by to nie było opłacone, by nie było zrobione, to najprawdopodobniej ten grób za kilka miesięcy później by zniknął. Ale na szczęście wyszło jak wyszło. Jesteśmy tu. Niebiosa sprzyjają wszystkim tutaj w historii. Grób, tak jak widzisz. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Nad tym też pracujemy. No i co? Tylko się cieszyć, że został zachowany. Jasne. No to szacunek do wszystkich. No i co? Stanie się to miejscem pielgrzymek kibiców Ruchu. No już się stało. Tutaj jak już rozmawiasz z kibicami Ruchu, to tutaj jest. No ale to był, nie? Piłkarski Bóg. To wiadomo, że wszyscy do Boga ciągną. Tym bardziej, jak się ktoś interesuje piłką i wie, kto to był Wilimowski. Bo jeżeli by nie ta historia, że w tym czasie się, w złym czasie się urodził, w złym miejscu, to byłby może na poziomie Pelego i wszyscy, cały świat by o nim mówił. Tylko niestety historia to wszystko zniweczyła, bo to było polityczne, dlatego. No to chyba tyle. Cieszmy się tym, że to jest, pielgrzymki zapraszamy dalej, mogą przyjeżdżać i będą przyjeżdżać na pewno, bo tyle ludzi, co tutaj już ostatnie czasy odwiedziło ten grób, to nic, tylko serce rośnie, nie? Że ludzie jeszcze chcą i pamiętają o takim piłkarzu albo Wilimowskim. No Tadek, właśnie ty tu jesteś już któryś raz i też byłeś tutaj z kamerą. Wprawdzie ten materiał nie został wyemitowany, no bo nie zaczepił się jakoś o jakiś całościowy kontekst, ale byłeś tu z Andrzejem Godojem i chyba warto tutaj coś przytoczyć, prawda? W zeszłym roku odbyliśmy też Tour de Deutschland i między innymi przyjechaliśmy oczywiście tutaj do Wilimowskiego, natomiast w ogóle cała magia tej formacji, która jest FCD, naprawdę jest magiczna, ta otoczka też. Choćby fakt, że trzy razy już tutaj byłem w sposób dedykowany na spotkanie w postaci Wilimowskiego. Oni tutaj naprawdę o to dbają. Ja byłem tutaj 5 razy na tym grobie w ciągu 25 miesięcy ostatnich. Za każdym razem on wygląda inaczej. Za każdym razem wygląda dobrze. Na stałe opiekuje się nim w tej chwili Henio. No i tutaj Andrzej naprawdę powiedział bardzo, bardzo fajną rzecz, którą fajnie by było, gdybyśmy mogli przytoczyć jego słowami, a nie chciałbym tego powtarzać, bo jemu to naprawdę bardzo dobrze wyszło, więc ja ci ten materiał oczywiście dam. To, co się sam dzisiaj dzieje, to w czym mogłem brać udział, za co ja osobiście i koledzy z pewnością też jesteśmy głęboko wdzięczni. To pokazuje, że te wszystkie powiedzonka, że Ruch to legenda bez końca, to najważniejsza jest tradycja, że to nie są hasła marketingowe, że to jest prawda. Że Ruch to jest coś dużo więcej niż klub, że to jest zjawisko pewnie, to jest fenomen, to jest zanurzenie w przeszłości Śląska, Polski, Niemiec. No coś niesamowitego. No powiem szczerze, wzruszenie naprawdę pęto mi struny głosowe. Natomiast tutaj też przy tym grobie, no dla mnie bardzo ważną osobą w FCD jest Johan i Johana już zabrakło z nami, a tutaj przy tym grobie on udzielił swojego najlepszego wywiadu, bo Johan zawsze gdzieś tam plątał się w wypowiedziach przed kamerą u ciebie. Natomiast tutaj on w sposób świetny się wypowiedział i to też tak fajnie by było, gdybyśmy o tego Johana też zahaczyli tutaj będąc już. Pierwszy raz byliśmy chyba w 2006 chyba. Byliśmy pierwszy raz tutaj. To była też delegacja z Ruchu przyjechała, z wieńcem. I to wtedy byliśmy pierwszy raz, to znaleźliśmy ten grób i od tego czasu prawie co roku jesteśmy tutaj. Bardzo duża zmiana na tym grobie. Ja pamiętam, byłem tutaj kilka lat temu, wyglądał on zupełnie inaczej. Zapuszczony, obrosło to wszystko krzakami. Dzisiaj przychodzimy, no bardzo ładnie to wygląda. To wasza zasługa. No nasza, a także Henka, który tu mieszka i jest na miejscu, bo tak to, tak my po 400 km dojeżdżać, to trochę ciężko. No a to, że tak wygląda, no to więcej chłopaków, bo i tutaj z Rasztat są i dojeżdżają, że teraz, tak jak byliśmy tylko z północy, to było za daleko, żeby jeździć choćby co 2-3 razy do roku, bo to 400 km jednak trzeba było zrobić. Tylko żeby przyjechać, zrobić grób, to troszkę było dużo, ale tak raz mamy chłopaków na miejscu i dbają o to. Także widać, że nie zapomnieli i to działają cały czas.
bo różne były, na pewno każdy widział już, jak grób wyglądał na białe, niebieskie kamienie, teraz jest trochę inaczej znowu zrobiony. Także to cały czas idzie, coś się dzieje. FC Deutschland cały czas aktywnie działa i w pomocy ruchowi, i krzewiąc pamięć o naszych wielkich legendach, jak Ernest Wilimowski. Macie jakieś dalsze plany? Bo tutaj Heniek mówi, że marzyłby mu się pomnik. Ta już wyszła, ta propozycja dość dawno i jest w trakcie załatwiania, bo napisaliśmy do Niemieckiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego. I Niemiecki Związek Piłki Nożnej dał dotację i powiedział, że nowy pomnik będzie, nowy kamień. Tylko trzeba jeszcze to resztę dograć i jest wszystko na dobrej drodze, bo to trzeba na jakiś klub, nie mogą tak prywatnie dać, ale jest wszystko na dobrej drodze. Polski Związek niestety w ogóle się nie odezwał na to. Bez odzewu poszło. Dla kogo ta książka? Dla władz Stuttgartu, VfB. To jest wspólna drużyna Ruchu i Stuttgartu. W 1935 roku, jak przyjechali, oczywiście dostali w tytę, jak zawsze, w Hajdukach. To jest na Cichej? Tak, na Cichej. Tutaj stoi teraz Omega. Pełny stadion, 20 tysięcy ludzi i wspólne zdjęcie drużyny Stuttgartu, VfB Stuttgart i Ruchu Wielkiej Hajduki. Nie ma tutaj Wilimowskiego, Wilimowski akurat miał wtedy kontuzję, ale nawet bez Wilimowskiego dał się Stuttgart wtedy pokonać. Dobra, mamy to. Also, ganz kurz von meiner Seite, ich darf euch alle im Namen vom VfB Stuttgart ganz herzlich begrüßen. Severin, natürlich dich an erster Stelle, die anderen Namen. Sumer, to jest Florian Gauss, jest historykiem i prowadzi archiwum VfB Stuttgart. Severin, ciebie głównie, das ist der Historiker von Ruch. Okay. Also, das sind Kollege. Die, das sind die, das Kollege. Jubileum. Jubileum VfB Stuttgart. Na dzień dzisiejszy obchodzimy 130 lat istnienia klubu. To wisiało przed trybuną, na trybunie zawsze, teraz będzie wkomponowane w tą nową trybunę. Mm-hmm. Tu jest historia stadionu napisana, nie? Mm-hmm. Die Geschichte, die ich nachher erzähle, genau. 45 do 93 się ten stadion nazywał Neckarstadion. Mm-hmm. Genau. Neckar ist der Fluss, rzeka durch Fluss Stuttgart ist hier. Teraz może 54, a jak to będzie gotowe, będzie niecałe 60. A. Jeszcze widzisz, ten środek jeszcze nie jest gotowy. Tu jest nasz blok. Młyn. A tylko na dole, jak? Nie, cały ten kofe to się nazywa. Cały ten Stadel Kofe? Tak. To się nazywa Zürichheimer Kofe. To się nazywa Kanstadter Kofe. Stadtteile von Stuttgart benannt. To są nazwane od miejscowości Stuttgartu. Mhm. Bad Cannstatt to jest tu, a Unter Zürichheim jest tam. Tutaj stoją, są miejsca stojące tu na dole. Tam też stoją wszystko i śpiewające. A my, ultrasi, a my, Klicza, jo i reszta z Powerplay, bo nos łączy Powerplay i FC Deutschland. My jesteśmy 48 oben. Oben? A ganz oben? My jesteśmy älter. Ze względu na wiek, stoimy tam na wierchu. Alte Garde się nazywa. Stara Garda. Ja. Sektor gości gdzie jest? Sektor gości jest tam, widzisz? Mhm. W rogu. 10% jest zawsze dla gości. U nas 5. Musisz tu immer den auswärts Fans geben. 10%, also normalerweise 5000, 6000 so. Und umklappen, da ist ein Sitz drin. Immer noch bei internationalen Spielen, also bei Länderspielen, nicht bei internationalen Spielen vom VfB Stuttgart. Trzech chłopa w jeden dzień to odkręcają i odklapują i mają. Genau. Brauchst eigentlich nur einen Schraubenzieher. Wie viel? Schraubenzieher. Pfefferspotsons z każdej strony. Tu, tam i stamtąd. Aber die Sektoren von der Stehplatz
die sind getrennt. Die Ultras sind hier auch. Ultras hier ist die Grenze. Ultras hier zum Damm, da steht dann keine Berliner. Alles zu. Ich tue es zu. Okay. Und ich mein, das ist die Grenze. A my rozumiem, jesteśmy w pomieszczeniu historyka, tak? Ja, tacy historyka. Ale lecce, co on robi? Jest archiwum i zadaniem tego pana, tak, no oczywiście robi, jest katalogowanie i zapisywanie wszystkiego tego, co jest związane z historią Stuttgartu, co zdobywa i jak sam widzisz, to jest coś, co jest naszym marzeniem też, żeby coś takiego mieć w ruchu. Czyli warunki, regały, wszystko w kartonach, tu są roczniki, są kroniki, tu są to, co my też już mamy częściowo zrobione, czyli gazety, które są rocznikami spisane i na tym można pracować, na tym pracuje historyk. To jest jedne z podstawowych pomieszczeń, które ma de facto każdy nowoczesny klub. Każdy. To nie jak nazywa się muzeum, tylko nazywa się archiwum. To nie jest to samo co muzeum, bo muzeum to jest... Może gdzieś tam w archiwum prezentujesz pewne puchary, pewne rzeczy, których nie możesz pokazać muzeum, bo się po prostu nie mieści, ale musisz mieć miejsce, żeby to gdzieś przechowywać, bo nie możesz tego wyciepnąć, nie? Dobrze mówię? Dobra, to teraz jak już jesteś tutaj... O, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Ja. Moment. Ja. Ein Moment. Concordia. Ja, Hotel Concordia, Stuttgart. Das steht heute noch. Ja. Tak, jest. Stoi do dzisiaj. To jest w zbiorach i bardzo dziękujemy za możliwość publikacji tego zdjęcia, bo to jest zdjęcie od was, a to są zdjęcia od nas. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich schicke dir. On ci pośle coś. Wir werden jetzt 130 Jahre alt, aber das ist für 125 Jahre. Mhm. Letzte Publikation für dich, für dein Archiv. Okay? Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Danke. Genau. Und erstes Stadion. Erstes Stadion. 1914, 1933. Ihr steht jetzt. Ihr steht jetzt hier. Wir tam stoimy. Tu jesteśmy. Tam stoimy. Genau hier. Ziemny stadion. Tak jak na powrocie nic się nie zmieniło tego, że myśmy mieli podobne stadiony, właściwie tak samo skonstruowane, tylko wy już macie nowy stadion, a my cały czas mamy ten stary. Ja. 1956. Genau. Und es geht hier rein. Wir sind wieder hier. Wer sagst du so? Genau. Büro. Archiv ist hier. Genau. Parkplatz, kein Problem. Siehst du, Parkplatz war gut. Parkplatz. Das war erste Flutlicht. Gegen Partizan Belgrad. Das Partizan Belgrad. Genau, das Programm. No, das ist das Thema. Und dann kommt das Dach. Erst hier und dann. Da wurde schon der Trzeci. No i to jest to zabrało. Piękne. To jest ten szyld. To jest oryginalny szyld? Ja. Z tego zdjęcia, który jest? Tak, to jest książce. To oni dali na wystawę Mercedesa wtedy, w Muzeum Mercedesa. I ja nie powiem, że złodziejsko ukradłem, ale pożyczyłem z internetu to, żeby czytelnikom w trzeciej części historii ruchu ten szyld pokazać, ponieważ to jest niezwykle ważny hotel i dla historii Stuttgartu, no i trochę też dla historii ruchu, bo to był pierwszy międzynarodowy wyjazd ruchu. Najpierw pokonał Bayern, a później 4-5 pokonał tutaj Stuttgart i ruch nocował w tym hotelu. Czyli ta tabliczka widziała piłkarzy ruchu? Tak, tabliczka widziała piłkarzy ruchu, bo to jest przedwojna tabliczka. Pod tą tabliczką piłkarze wychodzili na Sylwestra i część wróciła w takim stanie. Ale ładnie grali, bo wygrali. Wystarczyło, widocznie piłkarze Stuttgartu w gorszym stanie wyszli tego 1 stycznia na to wszystko.
ale tutaj, w tym hotelu Concordia, nastąpiła tak naprawdę powstanie VfB Stuttgart, bo tam nastąpiła fuzja dwóch klubów, które no, de facto spowodowały powstanie obecnego tutaj klubu. Budynek, co warto dodać, istnieje do dnia dzisiejszego, jest tam jakiś szmatek, cokolwiek innego, po hotelu nie zostało nic, ale widocznie tutaj dla nich no, zbierają takie rzeczy, nie? My niestety w Wielkich Hajdukach niewiele takich tablic się ostało, więc ja sobie też stanę obok tego hotelu. Ale to opowiedział, że sobie możemy... Ja ma ty grupa, możemy sobie to wziąć. Oto grupa i... My, kurde, nie mamy takich rzeczy sprzed wojny, no ja wiem, to wszystko było. Ludzie to mieli, wyciepywali na złom, dawali. Nikt o tym nie myślał, żeby to, takie rzeczy u nas zachować. Ale dlatego jeszcze raz apelujemy, jeśli ktoś ma jakieś... Tak, dokładnie, jeżeli ktoś ma jakieś rzeczy, ktoś ma pierwsze przedwojenne bilety z ruchu Wielkiej Hajduki, trochę ich sprzedano, zakładamy, że gdzieś tam w domu ma, ktoś ma pamiątki związane z ruchem, niech się do nas zgłosi. Na pewno znajdziemy na to miejsce w przyszłym Muzeum Ruchu Chorzów, na pewno to zostanie. To odpowiednio wyeksponowane. Marzymy o czymś takim, żeby mieć dokładnie coś związanego z tak ważną historią dla nas. Dla nas to jest odpływ, bo nasi piłkarze tutaj spędzili w sumie 4 noce przez 2 lata. 2 lata pod rząd, a w czasie dwóch wyjazdów, a oni tutaj w tym miejscu stworzyli się klub de facto, więc marzy nam się, żeby taki zabytek mieć u nas w naszych zasobach, no ale życie. No, macie przynosić i już. Gdzie się kontaktować? Na jakiego maila? A jak, Boże kochani, przecież wiecie, przyjdziecie tutaj do tego pana i tutaj, to jest pan Seweryn, prawda, do prezesa. Tak jak ostatnio jedna z pani przyniosła zdjęcie przedwojenne i powiedziała, tam prezes poszedł, powiedz, poszedłeś do fryzjerki. Nie. Znajoma fryzjerka dostała, dostała informację o swojej klientki, że chce tam zlikwidować po zmarłym mężu tam kroniki i tak dalej, i tak dalej. No i mówi, żeby to do nas przekazać. Ta fryzjerka poprosiła ją. No i ona przyniosła i przekazała do nas zdjęcie. Z którego to było roku? To było chyba 1940 rok, w czasie wojny. To nie było związane stricte z ruchem, ale tam byli nasi piłkarze, którzy w czasie wojny oczywiście kluby zmieniły nazwę. Zostały polskie zlikwidowane, ruch też. No ale ci nasi piłkarze po prostu grali w innych klubach, no i tam stoją, prawda? Nasi piłkarze, no i czysty przypadek, właśnie z takich czystych przypadków coraz więcej dostajemy, bo my tą historię staramy się propagować i ludzie też widzą, że to nie jest wszystko zmarnowane, że to trafia w dobre ręce, tylko my musimy znaleźć na to miejsce, żeby to i przechowywać, i eksponować, bo takiej historii, jaką ma ruch, to nie wiem, może 4-5 klubów w Polsce ma. I jeszcze się rozszerzyć. Tak, tworzymy przyszłość, musimy odtwarzać przeszłość. Dlatego bez przyszłości, bez korzeni ten klub nie przetrwałby, nie istniałby, bo ten klub tworzyli ludzie przez ostatnie 103 lata naszej historii. Nic więcej nie trzeba dodać. Dla papa! Talerz. To jest kopia? Ten talerz nie może być w stałym miejscu, bo wiadomo, co roku Dortmund zrobi Meisterschaft Bayern. Leider nicht immer hier, sondern meistens halt in München. Zawsze może tu zostać ten pokal, nie? Także no, to jest taki tylko kopia. Patrząc na Niemcy, jeden z najbardziej utytułowanych specjalnie to do mnie wyciągnął. Ja bym Stuttgart. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in Stuttgart. Danke. Hallo. Hi. Er kann übersetzen. Du kannst übersetzen? Ich kann sie übersetzen. Genau. Hey, total schön. Herzlich willkommen in Stuttgart. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ihr habt schönes Wetter mitgebracht. Zum Glück. Wie lange seid ihr da? Also ich wohne doch hier. Du wohnst hier? Ich bin aus Wien in der Nähe. Und wie lange seid ihr da? Heute haben wir den abgeholt. Heute? Vom Flughafen. Oh. Wir haben eine ganze Tüte. Wir haben noch einen Wimpel. Flo! Wo ist deine Tüte? Ein kleines Geschenk. Schlecht vorbereitet. Das ist total lieb. Ein kleines Geschenk. Wir geben sehr gerne unseren Wimpel. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr mal alle wieder kommt. 1920 Gründung. Habt ihr 100 Jahre? Über 100 Jahre? 103. Wahnsinn. 130. Ihr wisst, wir haben heute 130.
Genau. Genau. Hey. Oh, boah. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Warte, ich hab dir das. Bitte. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Wow. Das muss ich fordern. Nimm auch den Wimpel mit und den Ball. Gehen wir nach Stadion. Oni, on, prezydent ze Stuttgartu chce zrobić ze z nami zdjęcie z tą historyczną tablicą też, bo on tej historii nie znał, dopiero teraz od nas usłyszał. A, mein polnisch ist nicht so gut. Ja, du, komm już. Nein, da stehen wir alle dahinter, oder? Ihr steht da hinten, ihr zwei. Wo ist mein Präsident? Oh, was tust du? Hast du nur den Wimpel? Ja, der ist hier. Okay. Morgen. Danke. Dankeschön, gell? Tschüss, ciao, mach's gut, viel Spaß noch, ciao. Viel Spaß heute Abend und morgen, gell? Dankeschön, ciao. Danke. Tschüss. Trzeba przyznać, że prezes zaskoczył Stuttgartu. Pozytywnie, bardzo pozytywna osoba, jeżeli już tu pojawiły się tematy związane z możliwym rozegraniem kolejnego meczu, piątego między Ruchem a Stuttgartem. No, trzeba byłoby zadać im kluczowe pytanie, czy się nie boją piątej wtopy po prostu, nie? No ale chyba biorą to na klatę. Trzeba przyznać, że przed wojną, po czwartym meczu, oni w 1938 roku powiedzieli, że jeszcze raz spróbują zagrać. Wybuchła II wojna światowa, później wiadomo, komuna, jakieś inne dziadostwo i nie było szansy się spotkać. No ale dla nas słowa dyrektora Stuttgartu sprzed wojny są cały czas aktualne, nie? Oni się wywiążą z tego. No, minęło kilkadziesiąt lat, może i zapomnieli, myśmy im teraz przypomnieli. Fajnie by było. Myślę, że fajnie by było, bo to była, też była jakaś taka klamra. Trzeba dodać jedną rzecz, że Stuttgart był drużyną zaproszoną na otwarcie nowego stadionu Ruchu w 1935 roku. Super by było, gdyby Stuttgart przyjechał na otwarcie nowego stadionu Ruchu Chorzów, mam nadzieję, w 2024, może 5 roku i byłoby kapitalnie, nie? Bo to też byłoby. Wtedy dostali Bęckim, no, mam nadzieję, że teraz też dostaną Bęckim. Niech się kurde ta historia w końcu jakoś zamknie i spełni. No. Na co czekać? No, wszystko co możliwe zrobiliśmy. No. Prezes Stuttgartu też chce, oby się udało, mam nadzieję. Ekipa też na obczyźnie, no to aż serce się raduje, bo wiadomo, że się widzimy w większości z was na szpilach, na ruchu, ale widać, że wszyscy się trzymają razem i dopóki się będziemy trzymać razem, to te sukcesy dalej będą jakby odnoszone. Pamiętajcie, że te wszystkie 3 lata czy 4 lata, które odbudowujemy klub, że wszyscy są tak samo ważni, tak samo mają wkład do tego i tak samo mogą się chwalić tym, że klub się
gdzieś tam wykaraskał z tych czeluści trzeciej ligi, tak, bo tak to trzeba nazwać. Także wiadomo, czas odbudowy się jeszcze nie skończył, także też chciałem wam w imieniu całego klubu podziękować za te wsparcie, które żeście dotychczas zrobili, bo naprawdę to jest naprawdę super, super robota. Jesteśmy dalej razem, dalej myślę, że będziemy dumni z naszych chłopców, z naszej drużyny. Wiadomo, pomimo wszystkich przeciwności zawsze jakoś wspólnie możemy, tylko i wyłącznie możemy wspólnie wyjść z tych wszystkich problemów, a jeszcze trochę ich jest. A tutaj jeszcze w imieniu klubu naszych wszystkich przedstawicieli chciałem tutaj na ręce Darka przekazać taką koszuleczkę z wszystkimi naszymi podpisami zawodników, nie tylko. I oczywiście taki grawerton, ktoś tak fajnie nazywał grawerton, zawsze z duże R-ki. Kilometry nie mają znaczenia dla FC Deutschland w podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i czynny udział w misji odbudowy ruchu oraz wkład w powrót naszej legendy do Ekstraklasy. Członkom fan klubu życzymy niegasnącego zapału do dalszego wspierania klubu oraz wielu powodów do radości z wyników i gry niebieskiej. Z moją frelką one na tym bezu takim na czwartym trefie, a bo my są tutaj blisko 4 lata są. 4, no. Ja, ale te tref zaliczymy. Nie, ale tutaj jest one serduło, wiesz? Tutaj, no kurde, człowieku, bez tego ani ruszy. A se to, co ci mógł gadać, rozumiesz? Ja wszystko rozumiesz, czytam, monitoruję. Choć nigdy nie mogę jechać, ale zawsze jest głód. No to brawo. Oby to nigdy u was nie minęło. Ach, synek, ład urodzenia, opie. Ład urodzenia. Fajnie, fajnie. Ja. Daj mi dziubek. Dobro. Niebieska R-ka wyskoczyła i ale my nie są w Polsce, to jak, co wy tu robicie w ogóle? No są my. My są wszędzie. KR jest wszędzie. Nie ma. Nie ma. KR jest wszędzie. To wasz pierwszy tref teraz? Ja, to jest pierwszy na niemiecki wypad. Ale są my zadowoleni, gościna jest elegancko. Bawimy się dobrze. Są my bardzo dobrym składem, ci co zawsze. No właśnie widzę, no same znane gry. Nowym składem. Między innymi Dawid, to właśie tu pytam. Pierwszy wasz tref, nie? Pierwszy wyjazd na taki, w takim zajebistym gronie, co my są na Niemcy, co my się wybrali, nie? I czy to jest początek jakichś właśnie takich dalszych wyjazdowych przygód? Właśnie? Dalszych, oczywiście, nie? W Deutschland. Czcigodny solenizant. Czcigodny solenizancie. Tobie też życzę najlepsze życzenia, albo się chwila temu miał, nie? Ja miał Geburtstag parę dni temu, ale dzisiaj będziemy dopiero go świętować. Dzisiaj to o matko, synek, to jest i to. Trzeźwy stąd nikt nie wyjedzie, nie? Do ciebie? A se to dynka niebieska rodzinka. No jak, kaj są kulisy, nie? Proszę? No nie, no dziękujemy, no to jest hit, nie? Na pewno się na meczu pokażemy. No to dobrze. Fajnie by było. Ale to ktoś inny musi kulisy kręcić, żeby to widać. Więc mamy już, pokaż się tutaj do Damiana, do kamery. Gdzie one są tak jak wy ze sobą, jak no. Widzimy, gdzie to jest po prostu ciąg dalszy. Ciąg dalszy. Nie, dziękujemy, no mega, mega oryginał, nie? Ja pierdzielę, naprawdę dziękuję za to wszystkim. Tadeo, zawsze tam, gdzie my. No ja, to jest, wszystko jest zgodne z prawdą, nie? No, pensje cię to, naprawdę, nie spodziewałem się. Pieniądze, co zarobimy teraz, idzie oczywiście na nasz ruchorzów, na nasz dom dziecka, co opiekujemy się, jak co rośnie. Po raz trzeci!
pewne Tomek to też podpisał, żeby było wiadomo, że jest to oryginał, a nie żaden przedruk. Doszliśmy do tego. Mamy 100 euro za to zdjęcie. To ja numer ze skrzynką niebieska, ruda śląska. A, zawiera proszę. 120 euro. 120 euro. Kurde, pędzie. To się chyba nie spodziewał, co? Nie, nie. Za 450 euro żeśmy licytowali. Tak. Wszystko idzie na ruch? W dobrym celu. To idzie, wszystko idzie na ruch i na naszych bajtli, na dom dziecka. Na ruch idzie. No. Gratulacje. To są moje pieniądze, które wydaję na właściwy cel. No. Na ruch, na dom dziecka. Się bawić, nasi piłkarze wyszli z tego hotelu Concordia, o którym zobaczycie w kulisach dzisiaj kręconych z Ascetem tam w Stuttgarcie. Godzina 10.30, 22.30. Szacun, że w tej fazie imprezy udało ci się przykuć uwagę. Tak, nawet nie tyle szacun, co trzeba sobie po prostu przypomnieć o tym, gdzie jest VFB, a gdzie jest ruch, nie? No i tyle, to trzeba to pamiętać, nie? Nie? Teraz powinniśmy wypić zdrowie za tych wszystkich, którzy nam dodali tyle emocji, nie? 3, 2, 1! Okazało, że jakaś niespodzianka i coś, dzięki twojej czujności, coś możemy tutaj odwiedzić. Trasą, którą jechaliśmy, wracając ze Stuttgartu, na znaku Chemnitz,
wskażę wam dwie rzeczy. Mecz Niemcy-Polska z 1938 roku, w którym wybuchnie po tym meczu wielka afera. Zarzuci prasa polska w Warszawie to, że Wilimowski jest zdrajcą, bo słabo grał w tym meczu. Ale nie o to chodzi. Chodzi o coś innego, że w 40 roku, w 40 roku, 41 Wilimowski wyjeżdża do Chemnic, żeby grać w miejscowym klubie. Policajt Sportverein Chemnic i jest tutaj podstawowym zawodnikiem. No a dzięki historykowi, z którym współpracujemy, Mariuszowi Kowlowi, który w książce adresowej znalazł adres, w którym Wilimowski mieszkał. Ta ulica się inaczej nazywała. Teraz nazywa się Henrietestrasse. Numer 59 nie powinien się zmienić i pod tym numerem powinien mieszkać Wilimowski. I szukamy, który to jest numer. I podejdziemy do miejsca, w sumie niewielu z takich oryginalnych miejsc związanych z Wilimowskim, które się nie zmieniły od tamtego czasu. No i szukajmy tej kamienicy. Jeszcze 230 metrów, czy nie? Jesteśmy na miejscu, nie też trasę 59. Mariusz Kowal się nie mylił. Kamienica wygląda tak jak dokładnie, albo bardzo zbliżonie jak wyglądała przed wojną. Jest w tym samym miejscu. Numeracja się nie zmieniła, nazwa ulicy była inna w czasie wojny. Wilimowski widnieje tutaj w książce adresowej wydanej w 1943 roku. Wiemy, że w 1942 roku przenosi się już do TSV Monachium. Czy mieszkał tutaj od marca 1940 roku? Bardzo trudno powiedzieć. Prawdopodobnie tak, być może miał gdzieś jakiś inny adres. Pod którym mieszkaniem mieszkał, nie wiadomo. Można domniemywać raczej, że było to pierwsze, ewentualnie drugie piętro. Trzecie, czwarte piętro było raczej przeznaczone dla ludzi bardziej ubogich, jeżeli ktoś był piłkarzem i mimo wszystko mieszkał na dość reprezentatywnej ulicy tego miasta, no to należało się spodziewać, że raczej to było mieszkanie na pierwszym piętrze, czyli tutaj w tych oknach, ale to jest moje jakby takie przypuszczenie. Widać, że bryła kamienicy się nie zmieniła, drzwi też raczej nie, więc no, na pewno tą ulicą, tymi drzwiami Wilimowski przez dwa lata wchodził i wychodził. I no fajnie, fajnie być w miejscu, kolejną układankę tego wielkiego piłkarza. Byliśmy na grobie wczoraj, dzisiaj jesteśmy w kolejnym etapie życia tego jednego z największych piłkarzy ruchu Chorzów. Fajnie. Fajnie. Thank you.